Z równouprawnieniem mamy do czynienia, gdy osoby z tej samej społeczności czy społeczeństwa mają takie same możliwości i prawa. Jest to zwykle prawo, na przykład do wyrażania opinii, dostępu do edukacji, uczestniczenia w polityce oraz równości pod każdym względem i korzystania z takich samych możliwości. Być może najlepiej zaznajomieni jesteśmy z równouprawnieniem w związku z równouprawnieniem płci. Co nie dziwi, gdy przyjrzymy się tej kwestii z historycznego punktu widzenia, bo to była najważniejsza słuszna sprawa z przeszłości. Tutaj mężczyźni i kobiety są równi. To dobrze, że kobiety pomagają w codziennych obowiązkach, na przykład biorą też na siebie odpowiedzialność pokrywania wydatków i że mężczyzna i kobieta sobie wspólnie pomagają. W ten sposób mogą wspólnie zaspokajać potrzeby rodziny. Uważam, że jestem niezależna. Chodzisz do pracy, otrzymujesz płacę, utrzymujesz się. Nikogo nie interesuje, czy jesteś kobietą czy mężczyzną. Jesteś ceniona wyłącznie za wykonaną pracę. Ludzie traktują cię jak człowieka, nie jak kobietę czy mężczyznę. Osoby w związku małżeńskim czy konkubinacie są równi. Żadna osoba nie rządzi drugą, nie ma jednej głowy rodziny, która rządzi, tylko są to dwie równe osoby, które razem podejmują decyzje. Równouprawnienie płci to istotna kwestia w całej dyskusji na temat równouprawnienia, ale na tym dyskusja się nie kończy, gdyż oczywiście należy również przedyskutować sprawy równouprawnienia w innych dziedzinach. Przez ostatnie dekady obserwowaliśmy równouprawnienie orientacji seksualnej, świadomości płci i tym podobne. Ludzie nie osądzają się na podstawie swojej świadomości płci, sam definiujesz siebie jak chcesz i ludzie nie osądzają cię pod kątem orientacji seksualnej. To pozwala mi odczuwać na własnej skórze, że wszyscy jesteśmy równi. Ludzie o orientacji heteroseksualnej traktują mnie tak samo jak innych. Ludzie o orientacji homoseksualnej, lesbijki, całą społeczność nieheteronormatywną. Uważam, że w Islandii wszyscy jesteśmy równi. Jeśli chodzi o Paradę Równości w Islandii, to doświadczenie jest czymś magicznym. Tam widziałam większe równouprawnienie niż w jakimkolwiek innym miejscu, gdzie mieszkałem. Pierwszy raz, kiedy wziąłem udział w Paradzie Równości, widziałem dzieci, starsze osoby, młodych ludzi, rodziców. Każdy okazywał duże wsparcie i nie było żadnego piętnowania, tylko miłość i w moich oczach było to równouprawnienie w zupełnie nowym wymiarze. Masz takie same prawa do rzeczy materialnych. Masz takie same przywileje prawne, masz takie same prawa w stosunku do innych, do usług, w stosunku do państwa. Wiąże się to z jakością życia. Jaki jest cel wstąpienia w związek małżeński czy pozostawania w konkubinacie? Najważniejszą rzeczą jest solidarna odpowiedzialność. Jeżeli kobieta pracuje poza domem, tak jak mężczyzna, powinni sobie pomagać, jak wrócą do domu. Zakaz dyskryminacji przewiduje na przykład konstytucja czy ogólne ustawy. Ponadto są ustawy, które zakazują stosowania dyskryminacji na rynku pracy. Ponadto inne ustawy zakazują stosowania dyskryminacji ze względu na pochodzenie czy rasę w każdej sferze życia społeczeństwa. Islandia ratyfikowała także Konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. A więc mamy wiele ustaw prawnych, które gwarantują wszystkim ludziom równouprawnienie. Biorąc pod uwagę równouprawnienie w Islandii, według wszystkich istotnych skal osiągamy dobre wyniki. Z doświadczenia większości mieszkańców Islandii wynika, że w ostatnich latach poczyniliśmy w dziedzinie równouprawnienia postępy. Jednak nie wolno nam nigdy postrzegać obecnej pozycji równouprawnienia jako pewnego rodzaju etapu czy celu końcowego. Mimo że możemy zmierzyć pozycję równouprawnienia w danym momencie, to zawsze staje się to zarazem kolejnym zadaniem na przyszłość.